Poranna wojna Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Posypały się oskarżenia. Donald Tusk w czwartek rano zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji ambasadorskich. Do wpisu premiera odniósł się natychmiast Andrzej Duda. Oskarżył szefa rządu o manipulację. Andrzej Duda zareagował na wpis Tuska. Premier manipuluje. W czwartek rano we wpisie na portalu X Donald Tusk napisał, to, że prezydent Andrzej Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO jest skrajnie nieodpowiedzialne. Prosiłem, tłumaczyłem, wszystko jak krew w piach. Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo. Bezpieczeństwo, prezydencie, dodał. Na wpis premiera zareagował w tej samej formie prezydent Duda. Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani. Tylko prezydent RP może to zrobić, a ja nigdy nie podjąłem takiej decyzji. Problem w tym, że Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań. A to istotna różnica. Za nieobecność ambasadorów RP w USA, Ukrainie i szeregu innych państw odpowiedzialność ponosi wyłącznie Tusk i MSZ, napisał. Wojna o ambasadorów. Konflikt na linii MSZ-prezydent w sprawie ambasadorów trwa od marca tego roku. Wówczas MSZ poinformowało, że Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów i wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Jednocześnie ministerstwo wyraziło nadzieję na zgodne współdziałanie w tej sprawie najważniejszych władz w kraju. W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy ze względu na konflikt nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires. Taka sytuacja jest na przykład w USA, gdzie Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego, czy na Ukrainie, gdzie Piotr Łukasiewicz zastąpił Jarosława Guzego. Inaczej sytuacja wygląda w placówkach, gdzie w ostatnich miesiącach i latach nie było polskiego dyplomaty w randze ambasadora, tak jest na przykład w Izraelu, jednak również tam kandydat wskazany przez resort dyplomacji, Maciej Hunia, nie uzyskał prezydenckiej nominacji.